dobry kochani, witajcie, 1 grudzień, ja już jestem w pełnej gotowości, mam na sobie taką świąteczną bluzę, którą kupiłam w zeszłym roku w New Yorkerze, kosztowała ona około 60 zł, więc niedroga, kilka razy była prana, nic się z nią nie dzieje, więc polecam. Ja w tym roku jeszcze w New Yorkerze nie byłam, więc nie wiem, jaką ofertę przygotował ten sklep na tegoroczne święta. Także jak będę miała tylko okazję być gdzieś w pobliżu, postaram się wziąć kamerę ze sobą i też Wam pokazać, co ciekawego w tym roku jest. Być może będziecie chcieli sobie coś kupić. Nie wiem, czy ten sklep ma ofertę online, bo wiem, że nie każdy ma dostęp do sklepów takich stacjonarnie, ale to też sprawdzę i oczywiście Was poinformuję. Nie wiem, kochani, jeszcze jak te moje vlogmasy będą wyglądały, czy uda mi się każdego dnia coś ciekawego, inspirującego nagrać, by Wam pokazać to w materiale we vlogmasach, ale to zobaczymy. Nie obiecuję, że będzie to każdy dzień grudnia, ale może też zrobię tak, że połączę na przykład 1, 2, 3 dni, żeby naprawdę coś fajnego, ciekawego, interesującego dla Was przygotować. W tym roku mam 4 kalendarze adwentowe z kosmetykami i już nie mogę się doczekać, aż zacznę otwierać te okienka i odkrywać kosmetyki, które one kryją. Także za chwileczkę, jak tylko ogarnę trochę mój pokój, znajdę miejsce, w którym swobodnie będę mogła odkrywać te okienka, to oczywiście otwieram je razem z Wami. Mam nadzieję, że będziecie miło ze mną spędzać czas. Przygotowałam dla Was też dużo fajnych niespodzianek, dlatego zapraszam do czujnego oglądania moich vlogmasów, bo będą tam ukryte różne fajne niespodzianki, które będziecie mogli ode mnie otrzymać. Póki co ściskam Was bardzo ciepło i za moment wracam do Was z kalendarzami. W moim pokoju niestety, kochani, nie wygospodarowałam takiego miejsca, więc przeniosłam się do pokoju takiego, który mamy dla gości. Tutaj mam komodę, na której ustawiłam kalendarze i już Wam pokazuję, jakie mam. Kalendarz adwentowy Douglas. Przepiękny kalendarz adwentowy marki Kiehl's. W zeszłym roku nie miałam Kiehl'sowego kalendarza, więc jestem go bardzo ciekawa. Ja bardzo lubię tę markę i mam wiele ulubionych produktów właśnie z tej marki. Kalendarz adwentowy marki Clarence. Ja już go też Wam pokazywałam tutaj na Instagramie, na moim profilu. Tu jest tylko 12 okienek, więc będę co drugi dzień otwierać właśnie ten kalendarz. I kalendarz adwentowy marki Clinique. Myślę, że też będzie tutaj wiele kosmetyków, które ja bardzo lubię, bo w zeszłym roku kalendarz adwentowy marki Clinique był bardzo, bardzo udany. Zrobiłam sobie tutaj kawę. Filiżanka pochodzi ze sklepu Home & You. Ja ją dostałam chyba w zeszłym roku właśnie na Mikołaja od Tomka. Bardzo ją lubię, taka nie tyle może nawet świąteczna, co w ogóle taka zimowa, bo z motywem gwiazdki. I żeby nie zwlekać, zaczynamy otwierać okienka. Jestem w pełnej gotowości, znalazłam okienko z numerem 1, co nie było takie łatwe i już zaglądamy, co jest w środku. 1 grudzień i marka Kiehl's, kalendarz adwentowy, to kultowy produkt, czyli krem pod oczy z awokado. Ja z Tomkiem go bardzo lubię i bardzo się cieszę, że akurat jest w tym kalendarzu. Kalendarz adwentowy marki Douglas i tutaj już też mam jedyneczkę i zobaczmy, co jest w środku. To jest krem nawilżający, marki nie znam, więc będę miała okazję przetestować. Prawda, nie słyszałam wcześniej o tej marce. Jeżeli coś wiecie na jej temat, to oczywiście dajcie mi znać. Trzeci kalendarz, Clinique i tutaj jest jedynka. Zaraz zobaczymy, co jest. Tutaj są takie pudełeczka, każde osobno. Nie wiem, czy jedną ręką uda mi się to otworzyć, ale mam nadzieję. I zobaczmy.
O, linia PepStart. Ja lubię tę linię i też Wam już kiedyś polecałam właśnie ten żel do oczyszczania z tej linii. Miałam w pełnowymiarowym opakowaniu, bardzo fajnie się sprawdzał. Tutaj mamy pojemność 30 ml, więc dość spora, idealna będzie na wyjazd. I ostatni kalendarz, marka Clarence. Ja tę markę też bardzo sobie cenię, jeżeli chodzi o produkty pielęgnacyjne. Jest jedynka i zobaczmy, co jest w środku. To jest też produkt do pielęgnacji twarzy, do oczyszczania. Znam ten produkt, bardzo lubię, także też cieszę się, że znalazł się w tym kalendarzu. Przygotowałam sobie takie duże pudełko i tutaj będę zbierać wszystkie kosmetyki z okienek, z moich kalendarzy adwentowych. Myślę, że będzie tego bardzo dużo, więc też z przyjemnością podzielę się z Wami. I tak jak mówiłam na początku tego vlogmasa, bądźcie czujni, bo w każdym vlogmasie będę miała dla Was fajną niespodziankę do wygrania. Kalendarze otwarte, emocje opadły i muszę się wziąć trochę za ogarnięcie tego mojego nieładu kosmetycznego tutaj na mojej toaletce. A przy okazji pokażę Wam kosmetyki, które użyłam w dzisiejszym makijażu, który widzieliście, a może jeszcze Wam go jakoś pokażę. Przepiękna paleta cieni, to jest edycja limitowana marki Guerlain Golden Land. Bardzo fajna kolorystyka, genialna jakość cieni, one się świetnie blendują, świetnie nakładają i noszą przez cały dzień noszenia makijażu bez żadnych moich uwag. Korektor pod oczy to oczywiście marka Too Faced, Born This Way, Make Up Forever i bardzo fajny podkład, który świetnie się u mnie nosi. Pięknie rozświetla cerę, daje takie średnie krycie, można mocniejsze zbudować, ale takiego maksa na pewno nim nie osiągniemy. Bardzo lekki, przyjemny podkład. Tutaj jest mój ulubiony krem pod oczy marka Bioterm z linii Life Plankton. Uwielbiam ten krem. Ja już go też Wam bardzo często pokazywałam właśnie gdzieś u mnie na moim profilu na Instagramie. To jest moje chyba czwarte opakowanie, jak dobrze pamiętam. Kilka zużytych pędzli. Tutaj w dzisiejszym makijażu użyłam tego pięknego rozświetlacza. Nie wiem, jak się wymawia tę nazwę tej marki. Ja ten rozświetlacz kupiłam w Nowym Jorku, jak byłam na moim urlopie w Stanach. Bardzo mi się podoba ten odcień. Przepięknie wygląda w każdym makijażu. Jak widzicie, już go dość dużo zużyłam. Pomadka, jaką dzisiaj użyłam w makijażu, to marka Eisenberg. I to tak naprawdę nawet nie jest pomadka, tylko taki balsam do ust z kolorem. Tak jak widzieliście, daje subtelny efekt na ustach, cudownie nawilża, wygładza i odżywia. Bronzer, oczywiście marka Marc Jacobs Beauty. Maskara Kat Von D. Dokończę kawę, zrobię porządki, no i zobaczymy, jak się dalej dzień będzie układał. Powyciągałam pudła z ozdobami świątecznymi, także chciałabym jeszcze to dzisiaj przejrzeć, sprawdzić, co jest, co mi się podoba, co mi się już nie podoba i ewentualnie oddam potrzebującym. Wydaje mi się, że jeszcze miałam gdzieś jedno pudełko, ale nie mogę go zlokalizować, także poszukam. No, tak więc jak widzicie, mam co robić. Przygotowałam sobie już do zdjęcia pierwszą aranżację. Przygotowuję na blog publikację z pomysłami na prezent świąteczny. Właśnie robię zdjęcia do tej publikacji. Dzisiaj chyba nie zrobię wszystkich, bo mam kilka fajnych zestawów Wam do pokazania. Ale zaczęłam od marki Lancome. Dwa fajne zestawy. Zestaw z pięknym, nowym zapachem Idol. Ja już go też Wam pokazywałam na moim profilu na Instagramie. I tutaj też jest taki fajny, mały zestaw. Te zestawy są w różnych wersjach. Są z kolorówką, są z pielęgnacją. Ja mam akurat wersję z pielęgnacją, z czego się bardzo cieszę. One są dostępne w Sephorze i w Douglasie, także jeżeli jesteście zainteresowani, to odsyłam Was na te strony i już otwieram to pudełeczko i pokażę Wam, jak wygląda w środku. Ten zestaw świąteczny zawiera 50 ml, czyli pełnowymiarowe opakowanie zapachu i 10 ml zapachu w rolonie.
Także bardzo fajny zestaw, mi zapach się bardzo podoba. Polecam. Marka Origins. Kolejna aranżacja zdjęciowa i bardzo fajny zestaw tej marki. Jeżeli chcielibyście poznać fajne kosmetyki tej marki właśnie w takich wersjach miniaturowych, to polecam Wam serdecznie. Jest tu kilka produktów, które ja bardzo lubię, na przykład ten krem z kultowej linii tej marki, świetna maska oczyszczająca, którą też już zużyłam w kilku opakowaniach. Jedyny produkt, jakiego nie znam, to jest ten krem, także będę miała okazję go przetestować. Chciałam Wam, kochani, jeszcze z bliska pokazać, jak pięknie wygląda ten podkład. Ja już go mam na sobie kilka godzin i nie siedzę i nie pachnę, tylko cały czas coś chodzę, robię i działam, a on naprawdę przepięknie wygląda, nie pościerał się nigdzie, nie powchodził w załamania, także polecam wypróbować. Wczoraj przyszło do mnie jeszcze kilka paczek i też tutaj w międzyczasie Wam pokażę. Od marki Coty dostałam dwa pudełka z zapachami dla kobiet i dla mężczyzn i też książeczkę, taką broszurę z pomysłami na prezent świąteczny. Tu jest wszystko fajnie opisane, jakie zapachy, jakie nuty zapachowe, jak dobrać zapach, także już Wam też to wszystko pokażę. Białe pudełko, zapachy damskie. Już muszę to odwrócić, bo źle sobie to ułożyłam. Powiem Wam szczerze, że nie znam żadnego zapachu, także będę miała też okazję sprawdzić. Z tego co wiem, to w Rossmanie możecie dostać w bardzo dobrych, okazyjnych cenach właśnie te zapachy. Także możecie sobie też wypróbować lub kupić komuś bliskiemu na prezent. Ja oczywiście też nie przetestuję wszystkich i chętnie się z Wami tymi zapachami podzielę. I czarne pudełko, zapachy męskie. O, tutaj coś się rozwaliło niestety, to pudełko, więc zaraz będę musiała je jakoś ładnie poukładać. Niestety czasami kurierzy nie za bardzo dbają o przesyłki. Tutaj są właśnie męskie zapachy, firma Max, Adidas, Bruno Banani i David Beckham. Też je sprawdzę oczywiście, ale też się z Wami nimi podzielę. Witam się, kochani, z Wami ponownie. Jestem w naszej łazience na dole i właśnie zabrałam się za porządki. Tak jak widzicie, mam dzisiaj dzień po prostu na jakimś speedzie i cały czas latam i po prostu coś ogarniam. I właśnie zauważyłam, że skończyła nam się już pianka do mycia dłoni w takim letnio-jesiennym tonie zapachowym i wymienię sobie ją teraz już na taką zimową. Ja Wam pokazywałam na Instastory właśnie, że ostatnio kupiłam w fajnej promocji te pianki po 20 zł jedna. Tutaj jest taki świeży, fajny zapach kokosowy. Ten kokos nie przebija się jakoś bardzo mocno, ale jest wyczuwalny. Ja kokos bardzo lubię, więc ten zapach sobie wybrałam. Także idzie na wymiankę. A to trafi do koszyka dękowego. Dzisiaj to już ostatnia sesja zdjęciowa, bo robi się już późno i za chwilę nie będę miała tutaj światła w pokoju. Kolejny bardzo fajny pomysł na prezent, marka MAC. Niewielkie, ale bardzo takie świąteczne, ładne opakowanie. W tym zestawie jest brokat w takim różowo-czerwonym kolorze, czerwona pomadka i błyszczyk. Te zestawy dostępne są w salonach firmowych marki MAC i na stronie Douglasa, także jeżeli lubicie tę markę albo chcielibyście komuś sprawić prezent, to też możecie właśnie kupić takie zestawy MAC. Jest ich dość dużo, więc myślę, że każdy znajdzie coś fajnego. Przygotowałam jeszcze taki złoty woreczek, w którym do wygrania będą fajne kosmetyki. Dwa zapachy marki MAC dla niej i dla niego. Mój notesik, szczotka marki Schwarzkopf, maseczka
produkt do brwi marki Rimmel, miniatura kredki do oczu marki Clarins, bardzo fajna, czarna, na pewno się przyda. Podkład, myślę, że też w takim kolorze, który będzie w większości pasował. I dwa produkty do ust, piękny odcień czerwieni, idealny na święta marki Rimmel i błyszczyk marki Delia. I już Wam szybko mówię, co trzeba zrobić, żeby wygrać ten zestaw kosmetyków z pierwszego Vlogmasa. Zasady są proste. Już Wam mówię, należy obserwować mój profil na Instagramie, zostawić serduszko i komentarz pod zdjęciem, które właśnie tutaj Wam się w rogu teraz wyświetla. A ja postaram się jak najszybciej wybrać jedną osobę, do której powędruje ten zestaw kosmetyków. Zapraszam serdecznie, w każdym Vlogmasie będzie jakiś fajny zestaw do zgarnięcia. Musiałam sobie na chwileczkę usiąść i złapać chwilę takiego spokojnego oddechu. Zaraz sobie zrobię jeszcze małą, taką delikatną kawę i przy kawie mam do obrobienia jeszcze kilka fotek, bo planuję dzisiaj zrobić na blog jeszcze dwie publikacje z tą kolekcją marki Guerlain, którą Wam pokazywałam rano, i jeszcze jakąś jedną, nie wiem jaką, ale zapraszam Was serdecznie na mój blog. A potem już będę tylko odpoczywać, mam fajną książkę, którą wczoraj kupiłam w Empiku i też Wam ją pokażę. Także do zobaczenia potem, kochani. Właśnie przed chwileczką, kochani, skończyłam dwie publikacje na bloga ze świątecznymi zestawami marki Chanel z linii Chanel numer 5. Także zapraszam serdecznie, jeżeli chcielibyście się dowiedzieć coś więcej. A druga publikacja to jest ta, o której Wam mówiłam, że na pewno będzie, czyli świąteczna kolekcja makijażu Guerlain Golden Land. Naprawdę piękna jest ta kolekcja. Tutaj możecie zobaczyć wszystkie produkty, które należą do tej kolekcji, i moje makijaże. Zapraszam, jeżeli macie chęć sobie poczytać, pooglądać zdjęcia, to tutaj Wam się wyświetla nazwa mojego bloga. Oprócz tych publikacji oczywiście znajdziecie wiele. Jestem już po całej pracy, którą sobie dzisiaj zaplanowałam, więc reszta krótkiego już popołudnia i wieczoru to tylko czas na odpoczynek. Mam herbatkę zrobioną i pokażę Wam zaraz dwie bardzo fajne herbaty, które ostatnio kupiłam i bardzo polubiłam, już tak naprawdę je kończymy. Przygotowałam odżywki do paznokci, książkę i będę się relaksować. Herbaty. Dwie herbaty. Jest to herbata Rozgrzej się o smaku słodkiej śliwki i figi z imbirem i cynamonem. I druga herbatka to herbata z imbirem i rokitnikiem o smaku maliny. Te herbaty kupiłam w Biedronce. Kupiłam najpierw tę ze śliwką, a potem od razu bardzo szybko dokupiłam tę drugą, bo ta ze śliwką bardzo mi posmakowała. I jeżeli chodzi o mój gust smakowy, to ta ze śliwką mi bardziej podpasowała, ale ta o smaku malinowym też jest bardzo fajna. Także dwie bardzo fajne zimowe herbaty, które możecie kupić w Biedronce. Ja do herbaty dodaję jeszcze w ogóle plasterki imbiru. Nie do szklanki, bo ja zaparzam sobie w czajniczku, który cały czas jest na podgrzewaczu. Dodaję też później jeszcze trochę miodu, cytryny. Smakują naprawdę wybornie. Ja w ogóle mam teraz w grudniu plan, żeby, będąc w jakichś takich supermarketach właśnie spożywczych, rozglądnąć się za jakimiś nowymi, fajnymi, zimowymi herbatami i jak tylko coś znajdę ciekawego, przetestuję, będą mi smakować, to oczywiście polecam Wam tutaj w moich vlogmasach. Dwie odżywki sobie przyszykowałam do paznokci. Zaraz jeszcze zmyję poprzednią warstwę tych odżywek, którą mam obecnie. Robię sobie teraz taką chwilową przerwę od lakierów hybrydowych. Moje paznokcie
nie są jakoś wybitnie zniszczone tymi lakierami hybrydowymi, ale od czasu do czasu robię sobie taką przerwę i kilka dni temu przejrzałam dokładnie internet i wszystkie opinie na temat tych dwóch produktów. Marka Nailtech. Jest to odżywka wygładzająca podkładowa, ale ja ją też używam tak samą. Jest ona przeznaczona do paznokci cieńkich. Ja, kochani, nie znam się za dobrze na składach, ale myślę, że jakąś tam formę foraldehydu ma, bo nawet zapach jest taki dość intensywny. Ale po nałożeniu, jak ściągnęłam hybrydę i nałożyłam bezpośrednio po ściągnięciu hybrydy właśnie tę odżywkę Nailtecha, to nic mi się nie działo, nic mnie nie piekło, więc wydaje mi się, że jest bezpieczna. Może jakoś uda mi się Wam tutaj mimo wszystko skład pokazać. Jeżeli się znacie, to możecie ocenić sami. Odżywki tej marki są dostępne w 4 różnych wersjach. Mam też tą z oznaczeniem różowym do suchych paznokci, ale ona mi jakoś tak bardzo szybko schodzi z paznokci i no nie podpasowała mi za bardzo. Druga odżywka jest to odżywka marki Sally Hansen i jest to chyba jedna z takich najbardziej polecanych odżywek, jeżeli chodzi o regenerację paznokci. Tę odżywkę będę dopiero testować. Ta odżywka bardzo fajnie wchłania się w paznokieć, więc jej generalnie też na paznokciach nie widać. Mam nadzieję, że ta odżywka Sally Hansen będzie dawała jeszcze paznokciom trochę połysku. Jak przetestuję dłuższy czas, nie wiem czy jeszcze w tych vlogmasach, czy już gdzieś tam później, to oczywiście wrócę do Was z moją opinią. I książka. To jest właśnie ta, którą mówiłam, że kupiłam wczoraj w Empiku. Pełna moc życia. Jeśli o czymś w życiu marzysz, sięgnij po to. Autorem jest Jacek Walkiewicz. Ja na tego pana trafiłam na YouTubie jakiś czas temu. Nie wierzę w przypadki, dlatego wiem, że po prostu miał on do mnie w jakiś tam sposób trafić i rzeczywiście trafił. Po prostu otworzyłam YouTuba i gdzieś tam w polecanych pokazał się pan Jacek Walkiewicz, więc po obejrzeniu tego, co chciałam, jeszcze kliknęłam sobie film, na którym pan Jacek Walkiewicz miał bardzo fajny wykład. Tu jest krótki opis tej książki. Życie z pełną mocą marzeń, zmian, wartości, decyzji, bliskości, odwagi jest prostsze niż myślisz. Jeśli o czymś w życiu marzysz, sięgnij po to. I tak jak Wam mówiłam, wykład tego pana, który oglądałam na YouTubie, bardzo mi się spodobał. Pan Jacek Walkiewicz mówi w bardzo prosty, przyjemny, trafiający sposób. Ja serdecznie polecam, jeżeli może nawet nie sięgnięcie od razu po książkę, to polecam Wam sprawdzić wykłady tego pana właśnie na YouTubie. Książki jestem bardzo ciekawa. Myślę, że będzie to uzupełnienie tego wykładu, który oglądałam na YouTubie. A tutaj pod tym filmikiem zostawię Wam też link do wykładu, który prowadził pan Jacek Walkiewicz. Może Was zainteresuje. A jak przeczytam i stwierdzę, że rzeczywiście warto przeczytać, to także Wam o tym powiem. Jutro mam dość ciężki dzień w pracy, jestem całe popołudnie w pracy, więc chciałabym się troszeczkę zregenerować, złapać energii na cały nadchodzący tydzień. Ściskam Was najcieplej i do zobaczenia w kolejnym odcinku Vlogmasów. Buziaki, pa pa!